Chciałam teraz poprosić moją koleżankę Małgosię Janaszek, która przedstawi panią projekty językowe realizowane w polskich przedszkolach w ciągu ostatnich kilku lat, które uzyskały również tytuł European Language Label, czyli uzyskały europejski znak jakości, znak, który jest przyznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że będę Państwu mogła opowiedzieć o tym konkursie. Powiem o projektach, troszkę w innym kontekście niż opowiedział to Michał. I dlaczego chcę o nich opowiedzieć? Po pierwsze dlatego, że stanowią one bardzo ciekawą bazę doświadczeń, bardzo ciekawą bazę pomysłów dla Państwa, którzy przygotowujecie się do wprowadzania języka do przedszkola. A po drugie zachęcić Państwa do zgłoszenia własnych i pomysłów, własnych metod do tego konkursu. I zacznę od tej części praktycznej, od informacji o projektach. I chciałam Państwu pokazać stronę, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkursu, ale także znajduje się ta baza projektów. To jest strona główna konkursu European Language Label. Po kliknięciu na zakładkę laureaci wyskakuje nam lista projektów nagrodzonych na przestrzeni ostatnich lat. Na razie jest to baza za 3 lata do tyłu. Powiem Państwu o tych projektach w takich czterech kategoriach, ponieważ konkurs nagradza, tak jak powiedziała pani Ania Grabowska, kreatywne i innowacyjne projekty w Europie. Ale co my rozumiemy przez tą innowacyjność? To nie jest tak, że one muszą być innowacyjne w skali świata, Europy czy Polski. One mogą być innowacyjne w skali państwa małej społeczności lokalnej, państwa przedszkola. Chodzi o projekty, które wykraczają poza podstawę programową i realizowanie tych działań w sposób nowy, świeży. Powiem o czterech projektach, które zostały wyróżnione za zupełnie inne działania. I pierwszym z takich projektów są działania realizowane przez warszawskie przedszkole na Białołęce. Przedszkole położone jest w środku lasu, na Choszczówce i przez cały rok dzieciaki zajmowały się eksplorowaniem lasu. Zajęcia były prowadzone dwujęzycznie. Część angielską prowadził native speaker, część polską nauczyciel polski. I podział był dokładnie na połowę. Część zajęć była po polsku, część po angielsku. To ta bliskość lasu powodowała, że dzieciaki obserwowały to, co dzieje się wokół, nazywały, zwierzęta nazywały ptaki, gromadziły materiały. Następnie odbywały się warsztaty z osobami, które w jakiś sposób są związane z lasem. Odbywały wycieczki do Puszczy Kampinoskiej. I cały ten projekt był bardzo spójny. Został nagrodzony właśnie za takie wielostronne podejście do tematu. Zdjęcia, które tutaj Państwo widzicie w tle, zostały zrobione w ramach konkursu fotograficznego przez dzieci i ich rodziców. Te wszystkie ptaszki zostały nazwane w dwóch językach, dzieciaki robiły do tego albumy, że to, te działania były bardzo, bardzo różnorodne. Kolejnym projektem, o którym chcę powiedzieć, jest projekt realizowany również przez warszawskie przedszkole i został nagrodzony za metodę. Metodę nauczania w trzech językach, za wielojęzyczność właściwie. Jest to projekt, który w skrócie nazywamy Trzy języki, ponieważ ten tytuł jest dosyć obszerny. Możecie Państwo na tej stronie obejrzeć film, który przedstawia dokładnie, jak te zajęcia były prowadzone, jak reagowały dzieci na prowadzenie zajęć w trzech językach, bo tam był język polski, hiszpański oraz angielski. Każdego dnia o wyznaczonych porach zaczynała się kolejna sesja językowa. Oczywiście to było w ramach zajęć, normalnych zajęć z dziećmi. Także zachęcam bardzo do przejrzenia, do zapoznania się z tym projektem. Następny projekt to sposób na angażowanie rodziców do edukacji językowej dzieci. Stworzony został przez doktora Grzegorza Śpiewaka, być może niektórym z Państwa znanego. Jest to podręcznik metodyczny, który pozwala rodzicom na używanie języka w prostych, codziennych czynnościach, powtarzalnych czynnościach i mówienie do nich w języku angielskim. Tutaj szerzej o tej metodzie możecie oczywiście na tej stronie Państwo przeczytać, ale jest też strona czasopisma, które Państwo już dzisiaj poznali, Języki obce w szkole, i tutaj po wybraniu zakładki artykułu i przesortowaniu listy według nazwisk
pojawiają się artykuły, które na ten temat ukazały się w czasopiśmie. To są to bardzo ciekawe teksty. Polecam nawet dla własnej przyjemności, żeby je przeczytać. I czwarty projekt został nagrodzony za kolejną ciekawą bardzo rzecz. Już nie metodę, już nie działanie projektowe, ale wykorzystanie sportu i połączenie go właśnie z nauczaniem języków. Ten projekt został nagrodzony w tamtym roku, nazywa się Kick in English i został zrealizowany w Krośnie. Są to zajęcia, właściwie zajęcia sportowe, a gdzieś obok językowe. Ten język jest, tak tutaj wspomniane było w ciągu dnia, przemycany gdzieś do nauczania, do zabaw z piłką. Zajęcia dotyczą głównie piłki nożnej. Odbywają się na Orlikach, odbywają się w salach gimnastycznych, rzadziej w sali przedszkolnej. Wracając już do i zachęcając Państwa jednocześnie do udziału, chcę teraz powiedzieć o kilku krokach, które należy wykonać. To jest takie zestawienie tego, o czym mówiłam, czyli podsumowanie tych czterech projektów. Zachęcając już Państwa do udziału w tym konkursie, taka informacja ogólna. Jest to konkurs koordynowany przez Komisję Europejską, a prowadzony jest przez FRSE w Polsce. W tym roku będzie już 14. edycja tego konkursu. I teraz tak, żeby wziąć w nim udział, należy przejść kilka kroków. Po pierwsze, na stronie, którą pokazałam Państwu, należy zapoznać się z regulaminem. Jest on do przeczytania na stronie bądź pobrania w pliku PDF. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ on pokaże Państwu, jakie musicie spełniać kryteria, a jest ich kilka. Przede wszystkim są to priorytety, w które powinny się Państwa projekt, Państwa działanie wpisać. W tym roku i w poprzednim wyglądały one tak, jak tutaj widać na ekranie. Były to języki na rzecz spójności społecznej, języki i sport, integracja i reintegracja językowa. Chodzi tutaj o osoby, które były za granicą i wróciły do Polski, jak im pomóc uczyć się języków, a także promowanie nauki języka polskiego jako obcego. O wymaganiach konkursu już gdzieś przy okazji zostało powiedziane, że musi to być przede wszystkim działanie, które zmotywuje przedszkolaków do uczenia, do poznawania, zachęci ich do kontaktu z językiem. Państwa pomysły będą nagradzane za oryginalność, za rozwiązania, a nie za efekty tak naprawdę. Chociaż to też. Bardzo będą się liczyć wpływ na taki wymiar europejski i promocja różnorodności językowej, więc to nie tylko język angielski. Kolejnym etapem po przejściu tego kroku regulaminu, zmysłowieniu sobie, jaki to priorytet Państwo będziecie się wpisywać z Państwa działaniem, będzie wypełnienie i wysłanie wniosku. On jest dostępny na stronie internetowej. Następnie, i tutaj data tego przesłania tego wniosku to 13 kwietnia, więc proszę sobie zanotować ten termin. Czekamy na wnioski zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Następnie taki wniosek, który wpłynie do nas, jest oceniany formalnie i merytorycznie. Komisja, która się zbiera, żeby wybrać najlepsze projekty, jest złożona z 7 osób, to są dydaktycy, przedstawiciele ministerstw. I następnie ogłaszamy wyniki i wręczamy certyfikaty. Wszelkie projekty, o których tutaj mówiłam, a także znacznie więcej, które Państwo możecie znaleźć na stronie, dostępne są też w publikacjach, które wydawane są raz na 2 lata i tę publikację możecie znaleźć też na stronie ell.org.pl oraz w innych serwisach internetowych. I mam nadzieję, że takie statuetki, jak tutaj są widoczne, trafią też do Państwa, jeśli nie w tym, to w przyszłym roku. I będziecie się mogli pochwalić swoimi osiągnięciami. Wasze projekty trafią do tej bazy i będziemy mogli o nich też opowiadać innym nauczycielom. I zostawiam Państwa tutaj z tymi adresami do zanotowania i zapraszamy do kontaktu w razie pytań. Dziękuję.